dzisiaj chciałem wytłumaczyć, co to znaczy, żeby kogoś za cock blokować. Nie wiem, jak bym to powiedział. To znaczy to cock block someone. I block to znaczy, żeby tak blokować coś. I cock, może wiecie, cock to jest tak jak fiut. To jest tak jak może takie mniej ładny sposób, żeby powiedzieć penis. To jest cock. I cock block jest taka sytuacja, jak na przykład rozmawiasz z jakąś dziewczyną, a potem ona jest ze swoją tak jak brzydszą koleżanką i ta koleżanka jest zazdrosna, że rozmawiasz z jej ładniejszą koleżanką i ona tak cię blokuje, że on tak, nie, chodźmy stąd, nie rozmawiaj z nim. To miał być czas dla nas, nie możesz rozmawiać z nim, bo jesteś tutaj ze mną. To jest cock blocking. I oczywiście cock blocking może być dla wszystkich. To nie jest tylko, że tak jak dziewczyna blokuje inną dziewczynę, to może być no odwrót, że na przykład jakaś dziewczyna lubi faceta i nie wiem, ten facet ma kolegę i ten kolega tak jak mówi, chodźmy stąd, nie, idziemy, wiesz. I wtedy ta dziewczyna może powiedzieć that guy cock blocked me. Ale to jest takie śmieszne słowo, tak cock block. To jest tak, nie wiem, jakby to wyglądało, tak uh-oh, here it comes, get out of here. I też ktoś może być a cock blocker. Może my wszyscy znamy taką osobę, że zawsze ta osoba jest niezadowolona, że ktoś inny, nie wiem, rozmawia z dziewczyną albo z chłopakiem i im dobrze idzie i ta druga osoba jest zazdrosna i ona zawsze blokuje koki. I wtedy możemy powiedzieć, że ta dziewczyna albo ten chłopak, to oni są cock blockers. Na przykład, I don't want to go to the club with Susan because she's a cock blocker. Albo, I was at the bar with John yesterday and he totally cock blocked me. Czy wy macie takie słowo po polsku? Czy jest coś takiego jak cock blocker? Nie myślę, że po polsku tak jak cock blocker to może być tak jak, że ktoś nie lubi koki na głowach i oni tak, nie, nie, schowaj ten kok, ja nie wiem. To napiszcie w komentarzach, czy macie takie słowo po polsku, tak jak cock blocker albo to cock block someone. To mam nadzieję teraz, że wiecie, co to jest cock blocker i co znaczy, żeby kogoś cock blokować i możecie zacząć to używać w waszym życiu. I też chcę przypomnieć, żebyście wy nie byli cock blockerami, bo nikt tego nie lubi. To dzięki, że obejrzeliście dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Napiszcie w komentarzach, dajcie kciuka do góry i subskrybujcie. Do następnego razu. Cześć!